Polscy informatycy to ścisła światowa czołówka. Mogliśmy przekonać się o tym dziś w Jastrzębiu Zdroju, gdzie w zespole szkół nr 6 zobaczyliśmy, co przy użyciu zwykłego komputera, wiedzy i wyobraźni mogą zrobić zapaleńcy. Ich praca została oceniona bardzo wysoko na międzynarodowych targach komputerowych w Brukseli. Za pomocą komputera można przenieść się w miejsca, do których normalny człowiek dostępu nie ma. I nie mowa tu o tropikach czy biegunie północnym, ale o przestrzeniach nawet bardziej niebezpiecznych. To jest program pozwalający nam poznać pracę w laboratorium wysokich napięć. Takie laboratorium znajduje się w rzeczywistości zbudowane na Politechnice Gliwickiej, a my tutaj przenieśliśmy je do komputera, żeby normalny uczeń mógł bezpiecznie poznać działanie pracę w ogóle w takim laboratorium. Na pierwszy rzut oka program przypomina grę komputerową i jest w tym sporo racji, ponieważ przez te same mechanizmy pozwala zapamiętywać to, co pokazuje, a pokazuje wiele, jak na zwyczajny program. A potem możemy przejść do wykonywania badań. Badania są trzy. Ochrony przeciwpiorunowej budynków, w której ustawiamy odległość wieży ochronnej od budynku. Nic się tu nikomu nie stanie. Nie ma mowy o żadnych poparzeniach czy nudnych normach BHP. Prosty i funkcjonalny. Taki jest program tej grupy uczniów zespołu szkół nr 6 w Jastrzębiu. Wszystkie warunki sukcesu zostały spełnione, więc ich dzieło zostało docenione. Nie w Polsce, a w Brukseli. Brązowym medalem. Było zaskoczenie, była wielka radość. No mam nadzieję, że to największa radość chyba dla młodzieży, prawda? Bo są na etapie szkoły średniej. Tego początku startu w dorosłe życie, takie można powiedzieć, że bardzo poważne. I dzięki szkole i tym, że no, miasto oczywiście też nas pomogło, mogli się pokazać za granicą. Pokazać się, ale przede wszystkim pokazać swoje dzieło, które zasługuje na uwagę nie tylko dlatego, że jest zaawansowane graficznie, ale również dlatego, że wykorzystuje zupełnie nowe mechanizmy interfejsu użytkownika. Już nie za pomocą myszki i klawiatury. Do tego komputera można mówić, a on wykona nasze polecenia. Jego zadanie polega na tym, aby łączył sobie trzy najważniejsze funkcje. Pierwsza z tych funkcji to rozpoznawanie mowy. Czyli żeby nie pisać tego na komputerze, na klawiaturze, tylko na dobrą sprawę po prostu mówić do komputera, żeby komputer to rozumiał. Druga rzecz to sztuczna inteligencja, która analizuje to, co do niej powiedzieliśmy, w związku z czym nie musimy mówić tak, jak programista przewidział, tylko możemy mówić w sposób swobodny. I trzecia rzecz to syntezowanie mowy, czyli żeby komputer odpowiadał ludzkim głosem, co zaraz pokażemy. Tę oto do niedawna uważaną za bezduszną maszynę poprosiliśmy o wyrecytowanie fragmentu inwokacji, lecz ona musiała dodać coś od siebie. Pozdrawiam telewizję TVT, a teraz przeczytam inwokację. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Kto cię stracił? To, co ze zwykłym komputerem potrafią zrobić ci ludzie, rzeczywiście robi wrażenie. Nie jest to ich pierwszy wyczyn informatyczny na tak wielką skalę. Tak zadziwiający. Już nieraz na licznych imprezach komputerowych wprawiali w zdumienie publiczność i jury. Pierwszy raz w 2004 roku, a potem już było tylko lepiej. W 2005 roku sytuacja się powtórzyła po raz kolejny. Braliśmy udział właśnie na tych targach. Natomiast później był okres przerwy ze względu na to, że reforma wymusiła brak prac dyplomowych i dopiero teraz rozpoczęliśmy nowy taki etap odnośnie projektów. Funkcji tego na pierwszy rzut oka specjalistycznego oprogramowania jest wiele. To informaty obsługiwane głosem, również wirtualna apteka, ale sklepy i inne użytkowe programy nie zastąpią dobrej zabawy. Nie ma problemu, żeby panu pokazać na przykład za dzień czy za dwa grę, którą można obsługiwać w bardzo prosty sposób głosem. A kto nie chciałby się zmienić w czarnoksiężnika rzucającego czary i tajne zaklęcia, choćby tylko w świecie wirtualnym? Oto krok naprzód do spełnienia marzeń, dziecięcych fantazji.